Dużo zmian się nam dokonało w prawie pracy końcem kwietnia 2023. Dotknęły one też urlopu ojcowskiego, ale akurat te zmiany nie są tak bardzo duże. Przypominając, urlop ojcowski to jest wyłączne prawo ojca i jest niezależne od uprawnień matki dziecka. Przysługuje ono także w sytuacji, kiedy matka nie jest pracownicą i co za tym idzie, nie może korzystać z urlopu związanych z urodzeniem dziecka. Pracownik, w tym przypadku pracownik ojciec wychowujący dziecko, ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do określonego czasu. Po pierwsze, do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia i tu jest ta zmiana, ponieważ poprzednio było to do 24 miesiąca. I drugi przypadek, do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez to dziecko 14 roku życia. Ten urlop ojcowski może być wykorzystany albo jednorazowo, albo w nie więcej niż 2 częściach, przy czym każda z tych części nie może być krótsza niż tydzień. Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek pracownika, czyli nie dzieje nam się to z automatu. Pracownik ojciec musi złożyć wniosek, a składa się go w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Z informacji bardzo ważnych, czyli informacji ekonomicznych, zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli już zakończymy urlop ojcowski, to po zakończeniu urlopu ojcowskiego pracodawca dopuszcza pracownika ojca do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, chyba że jest to niemożliwe, to w takiej sytuacji na stanowisku równorzędnym zajmowanym przed rozpoczęciem tego urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywały tego pracownika, gdy pracownik nie korzystał jeszcze z tego urlopu. Od dnia złożenia przez pracownika wniosku o urlop ojcowski do zakończenia tego urlopu pracodawca nie może prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tymże pracownikiem i wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tym pracownikiem. Oczywiście od tego są jeszcze wyjątki i wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy w tym czasie jest oczywiście możliwe. Na przykład, jeżeli byłoby to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli nasze zwolnienie dyscyplinarne.